Maciej Kruszewski. Chciałbym zaprosić na zbliżające się zawody sportowe, półfinał mistrzostw Polski juniorek naszych, które odbędą się w Ostrołęce. Są to bardzo ważne dla nas zawody. Walczyliśmy awans do tych półfinałów. Zwycięstwo w tej imprezie bądź zajęcie drugiego miejsca zapewni nam wyjście do grupy finałowej. Będą rywalizować ze sobą cztery zespoły. Będzie zespół znany naszym kibicom z Poznania, będzie zespół z Wrocławia, zespół z Bydgoszczy, no i nasz zespół. Myślę, że stawka jest dosyć wyrównana. No, może nieznacznie będzie tutaj odbiegać zespół z Poznania od siłą swoją odbiegać od pozostałych drużyn, aczkolwiek patrząc po wynikach, które tam miałem okazję śledzić, zespół z Poznania nie jest zespołem, który niepokonanym przegrał widzę z zespołem z bodajże chyba Ostrowa Wielkopolskiego. Myślę, że będzie walka do ostatniego dnia turnieju i wszystko będzie tutaj toczyło się do ostatnich sekund. Tutaj ostatnie dni staramy się mocno popracować nad taktyką, nad dopracowaniem rzutu, nad skutecznością. Przygotować się też już konkretnie pod naszych przeciwników, bo mamy rozeznanie, z kim będziemy grali. Także no już pod konkretnie ustawiamy się już w tych ostatnich dniach pod samą imprezę. Dziewczyny są bardzo zmotywowane. Myślę, że zespół po zeszłorocznych sukcesach uwierzył w to, że można wygrywać, poznał swoją wartość, jesteśmy bardzo zbudowani. Myślę, że jest to mocny zespół, psychicznie potrafi walczyć do ostatnich minut. Nikogo myślę się tutaj nie boimy, oczywiście szanujemy każdego przeciwnika i pójdziemy do przodu i będzie to na pewno turniej, w którym damy z siebie wszystko. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców sportowych z Ostrołęki. Dla dziewcząt, tutaj dla całego zespołu i dla mnie będzie bardzo ważne, żeby trybuny żyły. Dzięki temu udało nam się awansować do finałów w zeszłym roku. Także jeżeli mielibyśmy wsparcie ze strony kibiców, to wierzę w to, że także wywalczymy awans do finału. Serdecznie zapraszam jeszcze raz i myślę, że będzie dobre widowisko. Pierwszego dnia turnieju
o godzinie 18 nasz zespół będzie grał z zespołem z Bydgoszczy. Dużo to będzie wyjaśniało i to jest dla nas bardzo istotne spotkanie. Szczególnie zapraszam wszystkich.